Witam z kamionka. Dzisiaj też w drodze. Jadę na wieś do swojej huli. Tam ogarnąć sprawę, ale zajechałem jeszcze na brzosowisko. Przedwczoraj przywiozłem tutaj niedaleko przyczepę z ulami. No i przyjechałem zobaczyć, jak ten, w jakim stanie jest wrzos. Latem wyglądało na to, że będzie bardzo słabo, ale po deszczach troszkę coś zakwitło. Niech sobie postawię tutaj 2-3 tygodnie, zobaczymy, jak to będzie. Spójrzcie, jak wyglądają. To są takie dosyć stare te krzewinki. Dużo wyschło, ale coś tam jest. Jak widać, już kwitnie. Trochę się zazieleniło, ale i dużo jest szarego, paskudnego, wyschniętego przez te susze. Tu jak widać, no, jest parę hektarów takiego lasu mieszanego. I między nimi te wrzosy. Jeszcze nie jest w pełnym rozkwicie, ale już przywiozłem. Wczoraj też przejeżdżałem. Tutaj zajrzałem do przyczepy. Pszczoły ładnie latały. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. A, spójrzcie. Są takie polany w lesie. Kiedy to rozkwitnie tak naprawdę, no to będzie myślę pociecha z tego naprawdę. Fajnie będzie. A. Oczywiście pszczół nie widać. Jeszcze jest może za wcześnie. Nie przyjeżdżałem tutaj wcześniej. Nie miałem za bardzo jak. A teraz przywiozłem w przyczepie. Zobaczymy. Opa. Zobaczcie, tak to wygląda. Na razie te kolory jeszcze nie są intensywne, ale później będzie podobno tutaj pięknie to wygląda. Będę jeszcze nagrywał później. Zobaczymy, jak to się rozwinie. A na razie tyle. Do zobaczenia. Podjechaliśmy teraz do przyczepy. Do pszczół. Latają sobie. Do środka to w sumie nie ma co zaglądać, bo to przez 2 dni tu się nic nie wydarzyło. Zobaczcie, ta rodzinka, która, mówiłem, ścięła paski, resztki tu aż dotarły. Tu je wyciągnęły. Pozbyły się po prostu po kilku dniach. Po tej stronie są 4 rodzinki. Tak sobie dają radę. No, tam trochę większy ruch. Przynoszą jasny pyłek jakiś, widzę, taki cielisty bardziej. Nie wiem, z czego to jest, ale jaka widać różnica w pszczołach. Tutaj krainka, pszczoła ciemniejsza, a tutaj spójrzcie, jak bakwast, ile jaśniejszy. No, ale jak widać też spokojne, przecież nie ubierałem się, nic tutaj się nie dzieje. A tutaj też z pyłeczkiem właśnie przyleciały, z jakimś żółciutkim. Ale to jest z nawłoci. Bo tutaj troszeczkę jeszcze kwitnie pojedyncze krzaki, ale jeszcze są. No jak widać, okolica taka polana duża w lesie. I tutaj 400 metrów dalej za tym laskiem jest brzosowisko już. No teren normalnie nie za bardzo. Tutaj sucho. Widać, że to się nic nie dzieje. No tutaj też trochę nawłoci. Ale zobaczymy. Może z tego wrzosu coś będzie. Tam trochę jest bardziej wilgotno, coś tam rośnie. Także czekamy. W ciągu tygodnia powinno się coś wyjaśnić, czy zaczęły przynosić, czy nie. Wtedy zobaczymy. A na razie do zobaczenia.